W tym materiale zaprezentuję Ci podejście, które polecam każdemu, kto chce się do egzaminu dobrze przygotować, dobrze w niego wejść i na koniec wyjść z niego zwycięsko. Co ważne, jest to zestaw cech i porad, które naraz ma tylko jakiś mityczny egzaminacyjny sigma. W sensie życzę Tobie, żebyś zachowywał albo zachowywała się właśnie w taki sposób i takie myślenie, jakie przedstawię, jest kluczem do pełnego sukcesu, ale prawdopodobnie będziesz w stanie wdrożyć albo już wdrażasz tylko część postaw i zachowań, które tutaj omawiam. I to spoko, egzaminacyjny czat albo egzaminacyjna giga czatka to jakiś ideał, ale każdy z nas może się sporo od niego nauczyć. Hell yes! No więc po pierwsze, jeśli chcesz dobrze wejść w egzamin, na przykład w maturę, to wiesz, że im bliżej właśnie matury, tym bardziej spada wartość informacji, które poznajesz po raz pierwszy, a tym bardziej wzrasta wartość i użyteczność tego, co sobie przypominasz i co zbierasz w formie podsumowania. Co ty pierdolisz, człowieku? Wynika to z dwóch powodów, które egzaminacyjny gigaczat rozumie, bo są w sumie serio kluczem do sukcesu na dowolnym egzaminie. No więc po pierwsze wynika to po prostu z biochemii naszego mózgu i tego, jak generalnie działa uczenie się. Bo nauka w szkolnym wydaniu, nauka do sesji albo na egzaminy radcy prawnego to jest poznawanie informacji, a następnie jej powtarzanie. Najlepiej, żeby powtórzeń było dużo i żeby były regularne. No ale jak wiadomo, różnie z tym bywa. W każdym razie poznanie informacji po raz pierwszy, albo w ogóle po prostu jeden tylko raz, zwłaszcza w dużej liczbie, zwłaszcza na moment przed egzaminem, jest niemal całkowicie bezcelowe, bo nie spełnia żadnego kryterium tego modelu odpowiadającego na pytanie, jak się uczymy. Ojajajajajaj. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. W sensie, jestem pewien, że da się wyciągnąć jakiś anegdotyczny przykład osoby. Kiedyś ktoś na dzień przed maturą, myjąc zęby, przeczytał sobie streszczenie lalki i potem zarobił wszystkie punkty na egzaminie, odwołując się do lalki. Ale generalnie mózg będzie chciał jak najszybciej zapomnieć informację, chyba że będzie ona powtarzana. I podbija to dodatkowo drugi powód, który jest taki, że im bliżej dowolnego egzaminu, który łapie się pod kryterium stresu egzaminacyjnego, tym większa jest bariera wejścia dla nowych wiadomości w naszym mózgu. Nagrałem o tym osobny film, w którym zaznaczam, że dosłownie w ramach definicji stresu egzaminacyjnego zawiera się mechanizm ograniczający zdolności poznawcze, na przykład maturzysty. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że lekturę czytaną na 2 dni przed maturą przyswajasz tak skutecznie, jakbyś właśnie skończył albo skończyła 12 rund w boksie z Tysonem Furym albo matką 3 niedźwiadków brunatnych, którym ukradłeś albo ukradłaś ich ulubioną zabawkę. I teraz najważniejsze, bo wiedząc to wszystko, maturalny czy egzaminacyjny sigma ostatni okres przed maturą spędza strategicznie na powtarzaniu rzeczy z lotu ptaka, na utrwalaniu wiedzy, którą już na pewno posiada i szukaniu ewentualnie jakiejś zależności i powiązań albo ciągów logicznych. Takie działanie rozwija rozumienie tematu, nie wpędza w niepotrzebne kompleksy i też pozwala wykształcić coś, co na maturze może się serio dodatkowo przydać, czyli holistycznego albo analitycznego spojrzenia. Bo to właśnie za te elementy każdy maturalny gigaczat wyrwie najwięcej punktów. Nice. Dla przykładu, moja seria o epokach to są filmy na takim właśnie poziomie ogólności, że jeśli ostatnie kilka lat życia spędziłeś albo spędziłaś w Polsce, szansa, że odkryjesz w nich coś, co cię serio kompletnie zaskoczy, jest niska, ale jednocześnie jest to sposób na właśnie poukładanie sobie informacji chronologicznie, w sposób zgeneralizowany i pozwalający na takie ostateczne, ostatnie ogarnięcie. Także polecam pod tym kątem mój kanał w sumie cały. Nie po to, żeby odkrywać lek na raka, tylko po to, żeby spojrzeć na wszystko z lotu ptaka. I w sumie to nie mogę się po prostu nacieszyć, że to sformułowanie idealnie pasuje do kanału Puchacz. Jeśli na dzień albo na 10 minut przed egzaminem wydaje ci się, że nie pamiętasz kompletnie nic z ostatnich kilku lat edukacji, jakbyś miał czy miała właśnie jakieś bliskie spotkanie z manem TGX, to nie jest prawda. To jest zupełnie inna reakcja, też zresztą powiązana właśnie ze stresem. Ta mgła opadnie w sekundzie, kiedy informacje, które szukasz w swojej głowie, będą ci faktycznie potrzebne. Nice. Po drugie, jeśli chcesz dobrze wejść w maturę czy w inny egzamin, musisz zdawać sobie sprawę, że najważniejsze to nie wywalić się na technikaliach i że na samej znajomości poleceń od strony technicznej, zrozumienia, o co prosi cię egzaminator, idzie wyrwać dużo naprawdę dziwnych punktów, za nic, prawie że za darmo. I składa się na to wejście na egzamin z nastawieniem, że na najbliższe kilka godzin sam albo sama sobie nie ufasz, jeśli chodzi o zdolność czytania i 2 razy weryfikujesz, o co chodzi w poleceniu. Ale technikalia rozumiem też, a właściwie w sumie przede wszystkim,
wszystkim jako znajomość oczekiwań egzaminatorów. Co najlepiej potrafię Ci wytłumaczyć na przykładzie z języka polskiego. No, God, please, no! No bo na przykład właśnie w wypracowaniu z języka polskiego na maturze, o którym nagrałem osobny film, egzaminator oczekuje od Ciebie, że pokażesz mu tak zwaną płynność kompozycji utworu. I oczekuje, że kolejne akapity pracy będą ze sobą korespondować, będą płynnie z siebie wynikać. Na przykład kończysz myśl słowami i to właśnie twierdzą romantycy, a następny akapit i następna myśl zaczyna się innego zdania byli twórcy z okresu pozytywizmu, którzy patrząc na te same problemy polskiego społeczeństwa dochodzili często do odwrotnych wniosków. Oh my God! Wow! Dopóki ktoś Ci tego nie powie, albo nie zdasz sobie z tego sprawy, to zupełnie naturalne jest dla Ciebie ułożenie rozprawki w sposób: mój pierwszy argument to coś o romantyzmie i mój drugi argument to coś o pozytywizmie. Może jest to trochę toporne, no ale robi robotę, jakby jest mega logiczne. Przekonujesz mnie, ale odrzucę to. Bez powodu. I fakt, że nie robisz tego inaczej, w sensie właśnie nie robisz tego w sposób płynny, raczej nie wynika z tego, że nie wiesz albo nie potrafisz wymyśleć w 10 sekund, jak powiązać ze sobą te myśli, tylko że po prostu nie jest to dla Ciebie naturalne. Także egzaminacyjny Sigma zgarnia wszystkie te darmowe punkty, w sensie bardzo łatwe punkty do zarobienia, bo po prostu przeczytał ze zrozumieniem polecenie, albo po prostu wie, jakie elementy wypowiedzi, na przykład wypowiedzi pisemnej, są oceniane, czym jest struktura wypowiedzi na rozprawce. Co ważne, jeśli chcesz dobrze przejść przez dowolny egzamin, doskonale wiesz też, czego Ci robić nie wolno i co też wynika bezpośrednio właśnie z kryteriów oceniania. Nie wybierasz sobie na przykład na maturze kontekstów z dzieła, o których powiedział Ci kiedyś kolega i powiedział, że jest spoko, bo wiesz, że to jest za mało, że taka rekomendacja waży zbyt mało i jest to prosta droga do tego, żeby samego siebie sabotować błędem rzeczowym, a w trakcie sesji na studiach nie powołujesz się na akademickie źródła, z których nie znasz ani autora, ani metody badawczej stosowanej przez niego w trakcie pracy, jeśli ją cytujesz. No, coś o tym wiem i odradzam. Jeśli chcesz takiej właśnie lektury pod kątem matury, no to link do wszystkich wymogów oceniania jest w opisie tego materiału. To nie jest współpraca, CKE raczej nie jest nią zainteresowane, ale ja jestem zainteresowany tym, żebyś zdał albo zdała swoje egzaminy na 130%. Będzie dobrze! I teraz będzie trochę motywacyjnie, trochę psychologicznie, ale to też jest szalenie ważne. Każdy gigaczat, albo sigma, albo gigaczatka, albo sigmiarka zdaje sobie sprawę, że kartka papieru, którą ma przed sobą, nie ma żadnej możliwości faktycznego zweryfikowania jej / jego wartości, albo nawet wiedzy, jaką posiada. What the fuck is this piece of shit? I nie chcę tutaj atakować w sumie samego egzaminu, albo nawet jego formy. No to jest bardzo kusząca furtka, w sensie takie powiedzenie, że egzamin nie ma sensu i w ogóle co ja tu robię, ale zawsze odradzam tę drogę, bo to jest pozbawienie się jakiejkolwiek motywacji. Nieważne, czy do matury, czy do egzaminu na prawo jazdy, jakby nie tędy droga. Wszystkie te egzaminy są dziwne, wszystkie te egzaminy sprawdzą coś za bardzo, a czegoś w ogóle nie zweryfikują, no i no trzeba z tym po prostu żyć. A co no? Ale jeśli jesteś gigaczadem, to potrafisz rozłączyć egzamin, który uważasz za ważny, jego zawartość i jego wynik, od poczucia własnej wartości, które jest jedną z pierwszych ofiar stresu egzaminacyjnego. Zawsze, czy w sumie która jest pierwszą ofiarą stresu. Ciężko znaleźć bardziej zdołowane grupy społeczne niż studenci w trakcie sesji na niektórych kierunkach albo właśnie maturzyści. I nie jest to moja opinia, tylko wyniki badań właśnie stresu egzaminacyjnego. Żerują na tym często niestety nauczyciele, którzy motywują swoich uczniów metodą kija. Żerują na tym rodzice, którzy też nie umieją inaczej zmotywować swoich dzieci i żerują na tym marketingowcy, sprzedający Ci notatki albo powtórki maturalne, jakby to były tajne recepty leków na raka. Dla tej ostatniej grupy jest specjalne miejsce w piekle. Piekle, czyli nakręconym przez nich algorytmie reklamowym, którym oni sami na siebie wyskakują z lodówki, na zmianę strasząc trudnością egzaminu, obiecując 600% na maturze po ich kursie i mówiąc, jacy to nie są super, jakimi to nie są zbawcami. Co za przypadek? Ale giga czada to nie dotyczy, bo potrafi rozdzielić poczucie własnej wartości, wartości siebie jako osoby, ale też świadomość swojej wiedzy, od kartki papieru, która nieudolnie stara się zweryfikować ostatnie kilka lat jego edukacji. Mocne, mocne. Giga czada nie dotyczy to też dlatego, że zdaje sobie sprawę z faktu, że na koniec dnia pada ofiarą kompletnej randomowości i rozumie, że w sumie to mechanizmy stresowe, które mu towarzyszą, nie są jego wadą fabryczną, tylko zupełnie naturalną reakcją,
uzasadnioną i w gruncie rzeczy słuszną. Hell yes! Podsumowując, ideał, który sobie właśnie teraz omówiliśmy, egzaminacyjny Sigma, jest naprawdę potężny. Niczym antyczny filozof potrafi zachować balans, bo naraz przyjmuje postawę zmotywowanego albo zmotywowanej do nauki, rozumie swoje zadanie, czyli poznanie strony technicznej egzaminu, poznanie wymogów oceniania, oczekiwań egzaminatora i też realizuje strategię, gdzie im bliżej egzamin, tym bardziej ogólna i generalna jest jego metoda nauki albo powtórki. Z drugiej strony warto robić to wszystko, mając do koncepcji egzaminu taki szeroki, głęboki, daleki, duży dystans i będąc kompletnie niewrażliwym na wszystkie komunikaty z zewnątrz przypominające o właśnie egzaminie, o jego wadze i złożoności. I nie mam pewności, ale raczej takich właśnie osób, egzaminacyjnych Sigma, takich gigaczadów, za wiele nie ma, ani na maturze, ani na sesji, ani w dowolnym innym wydarzeniu właśnie dotyczącym czy spełniającym te kryteria. To jest ideał, jak 30-letni Mariusz Pudzianowski, jak Robert Lewandowski strzelający 5 goli w 9 minut. Lewandowski goes for the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! Albo jak Justyna Kowalczyk, kończąca bieg pół godziny przed drugą w kolejności Norweżką, której nie pomagał nawet fakt, że leczyła kilka nieistniejących chorób sterydami. Im bliżej tak opisanej postaci jednak jesteś, tym łatwiej przejdzie ci ten bardzo dziwny czas, jakim jest egzamin, albo w sumie sprawdzian, albo dowolna inna rzecz, która łapie się w kategoriach stresu egzaminacyjnego i którą proponuje ci na przykład nasz publiczny system edukacji. Polecam ci w tym miejscu mój kanał do takiej właśnie generalnej powtórki i polecam ci ten sigmiarski albo gigaczaderski mindset. Cześć i powodzenia. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.